Policja, otwórz drzwi! Sprawę wyjaśnia prokuratura oraz policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji i Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej. W związku z tym zatrzymano 5 osób, które działały w zorganizowanej grupie przestępczej. Jedną z nich był policjant. Śledztwo dotyczy sposobu działania zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie nie odprowadzali należności publiczno-prawnych w obrocie wyrobami akcyzowymi, głównie tytoniem. Z naszych ustaleń wynika, że tytoń był sprowadzany do Niemiec z Bułgarii, a następnie przemycany już do Polski, gdzie trafiał do nielegalnych krajalni tytoniu oraz fabryk papierosów. Gang działał na terenie wielu województw, przede wszystkim lubuskiego i dolnośląskiego, ale także na terenie Republiki Federalnej Niemiec. Policjanci podczas akcji zabezpieczyli kilkadziesiąt tysięcy paczek papierosów bez akcyzy. Na poczet kar zabezpieczono 2 samochody o wartości około 500 000 zł, a także koparki kryptowalut. Zatrzymani mężczyźni usłyszeli zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej. Wszyscy zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące.